napływa bardzo dużo telefonów ze strony mieszkańców osiedla przy ulicy Topolowej z zaniepokojonym brakiem dostaw ciepła oraz realnego zagrożenia przez dostawy wody dla mieszkańców oraz no, złego stanu tej spółdzielni mieszkaniowej Jakoby. Pozwoliłam sobie zaprosić na dzisiejszą sesję. Witam również, bo jakoś pan siedział, to nie zauważyłam, pana prezesa spółdzielni mieszkaniowej, aby nam wyjaśnił w jakimś stopniu o aktualnej sytuacji ekonomicznej spółdzielni mieszkaniowej oraz ewentualnym planie naprawczym tej sytuacji. Bardzo proszę o zabranie głosu. Ja może jeszcze uzupełnię, bo 8 grudnia zorganizowałam spotkanie w Urzędzie Gminy z panem prezesem Podlaskim i z przedstawicielem firmy, panem Nowakiem. Właśnie żeśmy dyskutowali na temat ewentualnego ograniczenia dostawy wody dla spółdzielni mieszkaniowej, bo jest to problem tylko, że tak powiem, spółdzielni, bo na terenie całej gminy tego problemu nie ma. Natomiast ja nie mam uprawnień, żeby ingerować w sprawy wewnętrzne spółdzielni, dlatego pan prezes został dzisiaj zaproszony i proszę o, że tak powiem, przedstawienie sytuacji, ewentualnie udzielenie odpowiedzi na pytanie. W tej chwili faktycznie czy kotła ma problemy, bo i awarie techniczne kotła. Panie prezesie, jeżeli mogę tak tutaj, ta pani, bo nie widzę z tyłu i nie słyszę, jak się tak. Dziękuję. Tej awaryjności kotła są potrzebne, bo ten pan są, który był bardzo drogi, nie wygnał do granicy 8000, bo to jest taki jeden z najważniejszych elementów. I po prostu jeden z tych kopiec pracuje i jego moc taka jest jak ani inna i takie mamy tam. Wydaje mi się, że ty byś to lepiej nie zabrał na tych mieszkańców. I to po prostu problemy, a przez to, że nie zagrzewamy, to jest po prostu z opłat, bo na mieszkanie nie zagrzewamy, nie da co nam płacić. A to po prostu pociąga za sobą mniejsze wpływy do wakacji i później problemy z zakupem oleju. Ja kupiłem taki olej ciężki, który jest tańszy od ekotermu, bo ekotermu jest tak drogi, że w ogóle nie mogłoby nas stać pięknym olejem ogrzewać, ale wtedy by nie było takich problemów, bo jest lepsze spalanie, nie ma takiej awaryjności jak na tych olejach ciężkich. I po prostu jest taka sytuacja, że no jest problem, jest problem, nie ukrywam, jest problem, żeby to po prostu wszystko wyrazić. Wystąpiłem do Agencji Nieruchomości Rolnej w Olsztynie o pasy przekazanie palników specjalnych do spalania oleju ciężkiego. One są ekonomiczniejsze w użytkowaniu i mniejsze mają spalania, lepszą mają sprawność, ale jeszcze dzisiaj nie udało nam się zamontować, bo te urządzenia przesyłowe, które tam są w tej chwili w kotłowni, wymagają przeróbki, te modernizacji, żeby dostosować to warunków tych technicznych, tych nowych palników do spalania oleju ciężkiego, ale jestem w trakcie już pewnych uzgodnień czy tam załatwienia specjalnej pompy, która będzie podawała na ten nowy palnik i myślę, że wtedy gdy go uruchomili, to będzie po prostu wytwarzanie większej ilości akwarii do tych mieszkań później. Będzie się przyniesienia po prostu. Musimy nie będzie, to nie będzie trzeba. Sytuacja, że jesteśmy jednym wyjątkiem mieszkańców, bo za niskie temperatury. No, różne mieszkania różnie, ale szczególnie ci, którzy mieszkają na parterach, tam jest naprawdę chłodniej niż powinno się cały świat się uważać sprzyjająca i nie ma po prostu niskich temperatur. Ja to tak wiedzą, żeby się merytorycznie przygotować, ale dopiero wtedy dostanę zaproszenie. Dzisiaj miałem dyżur nocny, który oni tak jest trochę
Ja może jeszcze poproszę na temat wody, panie prezesie, bo ja nie ukrywam, że rykoszetem jak gdzieś tam otrzymał gdzieś te telefony do domu i z pytaniami, dlaczego żadnej interwencji, czy nie ma siły rzeczy. Jest pan prezesem, macie swój zarząd i to w waszej gestii jest tutaj wypracowanie mechanizmów skutecznych. Na dzień dzisiejszy te zagrożenie reglamentacji wody zostało przesunięte na połowę stycznia 2012. No wiadomo, dwa tygodnie, święto szybko minie, co dalej, nie? Bo tutaj chyba chcemy jakichś takich konkretnych tutaj informacji. My się tam nawet zaprosiliśmy, połowę stycznia to wchodzi za zmianę, zaprosiliśmy 20 tysięcy i będziemy po prostu dłużej nie dało. Wkład dalszy, tak żeby po prostu tą wodę na bieżąco dostarczona, bo nie doszło do takiej sytuacji, że musieli tą wodę zakręcić i nie dostarczyć mieszkańcom. Myślę, że jakoś tam mamy się dwa tygodnie. Myślę, że to nie starać się. Nie wiem, jakie to będzie w porcie, ale będziemy po prostu starania robić. Dziękuję panu prezesowi. Czy są pytania? Proszę bardzo, radny. Ja mam kilka. Pierwsza rzecz, prezesie, to jest tak. To całe szczęście to zresztą wszystko jest jedno, że nie mamy tej zimy. W domach jest po 15 stopni tylko ciepło. Nie? Są rodziny, co tam nie mają małych dzieci, to tam jakoś wytrzymają tylko ruchać tą skórkę. To się przeżyje. Ale doszło. Tu jest jedyny błąd, że do tego remontu tej kotłowni nie brano się przez cały lat. Nie zrobiono ani zapasu paliwa, ani przeglądu tej kotłowni. Druga rzecz, co mnie też denerwuje i wszystkich mieszkańców denerwuje, że awarie, które tam są, zawinione czy nie zawinione, to nie wnikam, bo prezes tego i powinien to sprawdzić, że tam chyba nikt więcej nie operuje, tylko prezes i chyba półtorek, nie? To dwóch, więc tam nie wiem, jaka to jest wina, ale remont takiego pieca to jest robione opieszalnie. Myśmy już na ten temat rozmawiali, to się nie może ciągnąć dwa tygodnie i nic się nie robi jeszcze, nic, bo się czeka na jakąś część. To co mówiłem, panie prezesie, to dzisiaj część, to dzisiaj zamawiam do 14 i ona jutro już jest. Tak to się dzieje, tak działają dzisiaj hurtownie i tak działają dzisiaj dobrze szanujące się firmy, które robią ten sprzęt, czyli te piece. Bruderus to jest firma znana w świecie i nie wierzę, że jeżeli na czas dotarło zamówienie, żeby w takim sezonie jak zima, żeby tego nie dostarczyli na drugi dzień. Co by było, jakby było minus 30 stopni? Pozamarzałyby te wszystkie rury i koniec. Te bloki by poszły do, nie wiem, co z tym robi, bo ja mówię nie od siebie, a ja mówię o wszystkich mieszkańcach, co mówią. Identyczna sytuacja z tymi panikami, że na tym oleju opałowym ciężkim to jedziemy już ile lat? No, to gdzie są palniki do tej pory? Jedziemy na byle jakich palnikach i to tak siedzimy jak na bombie atomowej, nie? No bo będzie ciepło albo nie będzie ciepło. To, że nie wpływają teraz te pieniądze za ogrzewanie, no jak mam płacić za ogrzewanie, jeżeli ja w chałupie mam 15 stopni ciepła? To jak mam? Nie można inaczej się... Nas nie obchodzi, to mieszkańców. My mamy mieć zabezpieczone. No jak zabezpieczone? No ktoś za to odpowiada, jak ja odpowiadam za firmę, to mają mieć ludzie wypłatę, mają mieć to i wszystko muszą mieć. To moja sprawa, jak ja to zrobię, a przecież nie rozliczę, bo nie należy nawet do zarządu. Ale tak nie można robić opieszale, tak jak z tymi spalnikami. Palnik przywiozony w piątek i do dzisiaj nic się nie robi. No to jest dzień czasu i to musi być. Jest zgoda, ma 24 godziny, montujemy, u nas nawala na suszarni palnik, też takie podobne palniki. To się robi 24 na godzinę i to musi być odpalony, bo tam by poszło ileś tą zboża by się zmarnowało. A tutaj nikt nie patrzy na to, tylko tak się to opieszale robi, bo jakiegoś zawodu nie ma, jakiejś rury nie ma, bo to coś tam nie pasuje. Można było to też przewidzieć, że palnik od innego typu pieca może nie pasować do tego typu pieca.
teraz są internety i inne rzeczy, wystarczy poklikać i zapytać firmy, czy ten panik będzie pasował do tego pieca i czy jest taka możliwość jej przeróbki, a nie przywieźć ten panik, kupić, wydać pieniądze na transport i teraz to leży i nikt się tak naprawdę nie interesuje, bo nie wiem, czy jakaś firma to robi, czy sami to robią, no ale słuchajcie, już jest tydzień. Tydzień czasu, jutro leży tydzień pali. No to jak? Nie ma świąt. No nie ma świąt. No jakie są święta? Jeżeli coś się zawaria, to nie powiemy dla... Ile mieszkańców tam mamy? Tyle mieszkańców, nie powiemy, słuchajcie, nie będę wam palił, bo są święta. No jak to można zrobić? No nie można tego zrobić. Są firmy, które bez względu na święta, oczywiście za odpowiednią cenę, ale to by koszt, ale tu niebezpieczeństwo mieszkańców jest zagrożone. Jesteśmy w stanie to sami podłączyć, przecież zamówi firmę serwisową. Ja rozumiem, tylko słuchajcie, już jest tydzień i dalej nie ma tego ciepła. I to co mówimy, że oszczędzamy na tym, ale tyle co poszło w powietrze tego niespalonego paliwa, to w ogóle nie oszczędzamy. I mamy zimno, bo kaloryfer no jest zimny, nie jest ciepły nawet. No to letni, nie? Są w ogóle nie, jest zimno. Dziękuję panie radny. Wieczorem dotykałem go, to w ogóle nie dłuższy się. Dziękuję bardzo. Także ja naprawdę na przyszłość to całe szczęście jeszcze raz, że to tak się stało, że mamy jako mamy, jak mamy 9 na dworze albo 10 na dworze, bo taka temperatura jest. I wczoraj nawet taka była, a 15 wchodzi. A gdyby było 30, wtedy co by było? Pozamarzałoby to wszystko w tej kotłowni i w ogóle do wiosny byśmy byli bez niczego. Dziękuję bardzo. Naprawdę na przyszłość to trzeba się zająć, potraktować to poważnie i ma być to zrobione. Na ostatnim nie ma takiej awarii, którą się nie usunie. Zawołać firmę. Ja uważam, że firma specjalistyczna, która ma odpowiedni sprzęt, przyjeżdża, robi to szybko i zrobi to taniej, jak samemu się robi. I szybko, bo oni mają zawory, oni mają rury, oni mają narzędzia, witowice i inne rzeczy. My tego nie mamy. I musi pan jechać, tu przywiezie pan zawór, za chwilę nie ma rury, za chwilę złączki nie ma. I to się jeździ, koszty się zwiększają, a firma przyjeżdża z wszystkim, robi 2-3 godziny, odjazd i działa. Dziękuję bardzo. Tak trzeba to robić, bo inaczej to nie wiem, my się zastanawiamy. My się zastanawiamy, co mamy robić. Czy mamy robić, było zebranie na udziale absolutorium i mieli na zebraniu, miał prezes się zorientować, jak robić, bo ja już to przewidziałem zaraz jeszcze raz, na tym zebraniu, tak będzie. Więc mieliśmy się, miał pan poinformować, raz jeszcze raz zrobić zebranie, co zrobić z tą spółdzielnią, żeby ją jeszcze do zimy przekształcić we wspólnotę ewentualnie. Bo tam są jakieś dotacje i inne rzeczy można dostać, gdzie przy tym systemie, jakim teraz jest, nie można tego dostać. Nie zostało to zrobione, więc kolejemy teraz. Teraz słyszę, ten blok chce się odłączać, tamten blok się chce odłączać i co z tego? A niektóre bloki nie mogą się odłączyć. Bo czy tam są tacy ludzie, że nie mają pieniędzy, ewentualnie jest któryś z mieszkańców, który nie chce też tego, on ma swoje opalanie i co z nimi będzie wtedy? Dobrze, dziękuję panie radny, już temat znamy. Proszę bardzo, kto jeszcze ma pytanie do pana prezesa? Ja tylko mówię, to większości tutaj co są, nas nie dotyczy ta sprawa. Wy powinniście zrobić z panem prezesem zebranie. Uzgodnić, bo to jest tylko i wyłącznie wasza sprawa. No, dajmy na to, no mnie to nie dotyczy. Ale to dotyczy panie radny. Panie radny. A twoja sprawa będzie tylko twoja. Pan w ogóle nie powinien dyskutować, bo pan w tym udziału wcale nie bierze. Idziecie cicho i nic nie gada. Upominam pana zachowywać się etycznie. Panie prezesie, czy ma pan jakiś plan naprawczy, żeby ludzie mogli się dowiedzieć, że na przykład za 2 tygodnie wszystko będzie ok? Do maja. Czy nie ma pan tego? Proszę. Zawsze pani tak zrobimy takie starania, żeby po prostu doprowadzić do pewnego takiego ruchu, do pewnej mocy. Jakby starania są zakazane, żeby pani normalnie. Jak to wychodzi, ale. Starania robimy i też mi zależy, że tam jak najszybciej to po prostu. Czyli konkretnych nie ma. Konkretnego nie ma. Proszę bardzo. Ja bym chciał, żeby rozmawiał. Ile mamy paliwa i ile mamy pieniędzy?
czy nie mamy pieniędzy i nie mamy paliwa i nie będziemy grzać. No ja tak myślę, że tak jest. Jeżeli ludzie nie będą paliwa, bo jeżeli, to no, jak nie mamy pieniędzy, więc kupimy paliwo. Nikt nie da paliwa, jeżeli się nie zapłaci, jak, albo się nieterminowo płaci, bo to normalny klient jest niewiarygodny, więc najpierw trzeba zapłacić, a później się mieć. Jeżeli nie mamy pieniędzy, nie mamy zapasu paliwa, bo z tego co widzę, że nie mamy, więc już trzeba powiedzieć, że nie będzie grzany. Co mamy się czarować? Trzeba tak prezesie gadać, bo my musimy wiedzieć. Nie ratuj się, kto może. Jeszcze będzie piwy, marki do lasu. Nie będzie bieżących płat od mieszkańców, bo w grudniu się spadłem i płaty. Proszę cicho, ale ja chcę dowiedzieć, prezesie, ile pan ma na koncie teraz kasy i ile ma pan paliwa, bo to jest najważniejsze. Plus jeszcze na te remonty, co trzeba. Bo jak nic nie ma, no to o czym my gadamy? Na remont. No, proste pytanie, no trzeba powiedzieć mi się, że ja to wiem, ile mam kasy. Tyle mam kasy, tyle mam paliwa. Kasy nie prowadzę. Nie wiem. Proszę radny. Może ja, bo panie prezesie, ja mam takie pytanie. Jaka jest różnica w cenie tego opału ciężkiego, a tego lepszego opału? Jaka to jest różnica? No ten ciężki 2,68 tam ostatnio zakupiły, a Dziękuję. Proszę radna Budzińska. Ja chciałam o tym samym zapytać, ale mam jeszcze jedno pytanie. Czy pan prezes robi coś w tym kierunku, żeby od dłużników ściągnąć pieniądze? Czy są jakieś kroki oprócz tych kartek, które są wywieszane i do niczego nie prowadzą? Ta kartka z kolejnych, no taka informacja, do niczego pani prezes nie prowadzi. Są różne sposoby na ściągnięcie, tym bardziej, że niektóre osoby, które są zadłużone, jest możliwość ściągnięcia, bo pracują na etatach w firmach państwowych, także nie ma problemu. Nie ma z tym problemu. A do tej pory pojawiają się tylko kartki, ewentualnie na kartkach schodowych, na blogach, informując o stanie zadłużenia i na tym sprawa się kończy. Nie mówmy, że jest nieopalane, bo 4 dni w ogóle się nie pali. Akurat ja mieszkam w mieszkaniu środkowym i u mnie temperatura 15 stopni, gdzie przychodzi do mojej córki koleżanka po to, żeby zagrzać się u nas w domu, bo u nich do 10 stopni nie dochodzi temperatura w domu. To chyba coś jest nic. Także nie wiem, prosiłabym o odpowiedź, tak jak tutaj radny Ozimek pytał się o stan miasta, to ja pytam się o odpowiedź, czy zostaną od mieszkańców, którzy mają zadłużenie, ściągnięte pieniądze. Ściągamy, mamy profesjonalne wnioski, że jest nie pozwy do sądów, są złożone wniosku komorników, jeśli od komorników ściągamy, tylko że to trwa w czasie na szybko. Ale może trzeba jedną firmę wziąć, bo jeżeli komornik nie potrafi ściągnąć, są inne firmy, które ściągną, które tak się wezmą do pracy, że pieniądze zostaną ściągnięte. Zapraszamy firmy z tej kasy, żeby się podjął się tego teraz. No widocznie może trzeba jakiś inny sposób, bo to do niczego nie prowadzi, bo za chwilę mamy nowy rok, dobrze, że jest temperatura dodatnia, no nie da się wytrzymać, przepraszam bardzo, 4 dni, a to są kolejne dni, kiedy nie jest w ogóle palone mieszkanie. Mieszkania są zawilgocone, w mieszkaniu środkowym dla mnie na około okien ze ścian kapie woda. To jest chyba niemożliwością. Dziękuję bardzo pani radna. Proszę panie Kucierz. Szanowni państwo, dzisiaj wygląda, że jest to problem tylko spółdzielni, natomiast jeżeli spółdzielnie padnie, będzie to problem gminy. Na dzień dzisiejszy również nie ma żadnej tajemnicy, radni wszyscy wiedzą, że spółdzielnia również zalega z opłatami od kilku lat ze ścieki dla gminy. Nawet jak ta spółdzielnia padnie, to i tak te koszty muszą być tu wyegzekwowane. Co zrobić z ludźmi, którzy nie przystąpią do wspólnoty, albo nie stać będzie ich, a są różni ręciści, co nie pójdą do lasu robić drzewo. Przykład Wilgóry mamy dzisiaj, było jakieś spółdzielnie, dziś każdy sam na klatce gdzieś tam drzewo, pod garażem drzewo. No i każdy jakby, natomiast trzeba zdawać świadomość, panie prezesie, że lokatorzy mogą do takiej sytuacji doprowadzić i po części będą winni ku temu. Natomiast no, musi pan tutaj zadziałać, spotkać się i kroki prawne podjąć, które były skuteczne do ściągania kwot należności. Mamy dziś problem z ogrzewaniem, dojdzie woda, dojdą inne rzeczy i co wtedy? Naprawdę cierpią ludzie, którzy płacą. Dlaczego mają cierpieć? A są małe dzieci, różne są sytuacje. Także żeby nie przedłużać tego, sądzę, że jest to problem tu spółdzielni, lokatorów, spotkać się. Jeżeli będzie potrzeba obecność tutaj moja, pana skarbnika, być może jakiś
przedstawi pan problem, że gmina będzie mogła odłożyć te zadłużenie, czy jakieś i wtedy, ale my musimy jasność mieć plan, że my wyjdziemy, albo spółdzielnie będzie dalej funkcjonować. I w takim kontekście trzeba, żeby... Dziękuję panie wójcie, dziękuję panu profesorowi za przybycie.